jadąc przez pustynię, wielokrotnie miałem wrażenie, że jest to jakiegoś rodzaju ocean, że to jest sfalowany ocean piasku. I przecież przez każdy ocean, nawet największy, statki poruszają się od portu do portu. Dokładnie tak jest z nami, zawodnikami rajdów terenowych. Poruszamy się od biwaku do biwaku, a każdy kolejny biwak oznacza bezpieczeństwo, serwis, oznacza coś, co można określić jako port, albo wręcz nawet dom. Dokładnie tak jest z biwakiem dakarowym. Każdego dnia, każdy zawodnik, który wyrusza rano na trasę odcinka specjalnego i etapu, myśli o tym głównie, żeby świetnie go przejechać, ale zaraz na następnym miejscu jest myśl, nadzieja, że dotrze do kolejnego biwaku. Właśnie takiego jak dzisiaj tutaj.